A, Armando, a co ty tutaj robisz? No, płytki, nie będę przymierzał, na schodach będę kładł, tylko czekam, bo wiesz, deszcz trochę padał, niech mi przeschnie, zagruntuję i będę kładł, nie? Aha, no ja zapomniałam, że ty miałeś kłaść gdzieś płytki. Mam nadzieję, żebyś ładnie położył, bo to wiesz. O, patrz, sąsiadka nasza idzie, no. Ładnie ustań z płytką, tak, żeby widziała, no. Witam, witam, panie Krysiu. No. Dzień dobry, dzień dobry. No dzień dobry, ale ładnie mąż tu robi płytki, taras, pani Marzenko. A tak, no mąż tutaj jest, powiem pani, taki łysy, piękny majster spod Torunia, no on to nie jedną płytkę w życiu położył. No kładziemy sobie tak, żeby mieć ładnie, wie pani, nie? No trzeba sobie w życiu upiększać, no. No tak, pani Marzenko, ale ładne te płytki pani ma, no, tu będą pasować, pani Marzenko, ładne. A? No ładne, 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 tak, wie pani co, najdroższe jakie były. No, już takie drogie, powiem pani, że tyle pieniędzy wydałam na nie, ale czego się nie robi, żeby mieć pięknie w życiu, nie? Przy domku taką, pani sąsiadko, no. No, żeby sąsiedzi widzieli, no. Nie, no już Marzena, nie przesadzaj, nie były takie drogie, bo to z promocji braliśmy, najtańsze. Nie, pani go nie słucha, pani go nie... Co ty gadasz, Henryk? To ci się pomyliło, no. To ci się przyśniło się. Wiesz, ta akurat, pokaż pani tutaj. No, pokaż ładnie pani. O, pani zobaczy, jakie piękne. Piękne, nie? Tak, pani Marzenko, piękne, naprawdę. No, piękne, no. Także... ten... pomyliło ci się, Henryk, to są te najdroższe, najdroższe z regału. Nie pamiętasz? Teraz ci się przypomniało. No, pani Marzenko, no to pani mówi najdroższe, tak? No. No właśnie, najdroższe jakie były w sklepie. Droższych już nie było, no. Ja nawet chciałam, żeby sprowadzili jeszcze droższe, ale już nie mieli jak sprowadzić, bo już droższych nie ma. No, widzi pani, jakby te piękne miała, no. O, no super, pani Marzenko, zazdroszczę pani. No to miłego dnia, lecę, no, pa. Do widzenia, pa. Głupia pipa ty. No. Co ty gadasz, Marzena? Przecież one nie były najdroższe, były z promocji, a zresztą, Boże, jaka ty jesteś, chcesz się popisać przed sąsiadką, nie? No a co? A co? To czy to jest radar osiedlowy? Ona wszystko o wszystkich wie, na wszystkich wszystko gada, a ja nie mogę tutaj się pochwalić, żeby widziała, jak mam pięknie i tak dalej. No. Ja jestem kobietą poszerzoną umysłowo, Henryczku. Ja lubię mieć w życiu pięknie i niech sąsiedzi widzą. No a jak? No, niech im kurwa żel dupę ściska. Typowe Polaki, kuźma. Pokazać się sąsiadowi, a jak sąsiad ma więcej, to podpierdolić.